Teraz kontrowersyjna Bitwa o Polskę, czyli gra planszowa, która jeszcze przed premierą wywołała burzę w internecie. Jej autorom, studentom Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, zarzucono, że propaguje stereotyp islamisty-terrorysty. Autorzy stanowczo zaprzeczają oskarżeniom i zapowiedzieli dziś pozew przeciwko jednemu z rzeszowskich portali, który jako pierwszy zasugerował, że ich dzieło może mieć podtekst ksenofobiczny i rasistowski. Bitwa o Polskę to w zamyśle autorów gra, która rozgrywa się w niedalekiej przyszłości, w której nasz kraj broni się przed atakiem fanatycznych terrorystów. Przygotowali ją studenci Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, którzy deklarują, że... Bitwa o Polskę to strategiczna gra planszowa, w której zadaniem gracza jest obrona kraju przed inwazją wroga. Inspiracją do gry była fala zamachów w Europie i na świecie, której my jako młodzi ludzie bardzo się sprzeciwiamy. Uważamy, że trzeba o tym mówić głośno. Na pierwszym plakacie reklamującym grę widać m.in. postacie kobiety i mężczyzny z biało-czerwonymi opaskami oraz muzułmanina w zakrwawionym ubraniu z nożem w ręce. I właśnie ten motyw po artykule w internecie jednego z rzeszowskich portali wywołał falę oskarżeń wobec autorów Bitwy o Polskę o propagowanie ksenofobii i rasizmu. Informacja o grze pojawiła się też na stronie Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych, gdzie można przeczytać m.in. Nie ma nic złego ani w graniu, ani w sprzeciwie wobec terroryzmu. Sami podpisujemy się pod hasłami walki z fanatykami. Tylko mamy wrażenie, że gra wpisuje się w popularną prawicową narrację: każdy terrorysta to muzułmanin. Michał Jerzak, lider projektu, prezentując jego prototyp, stanowczo zaprzecza oskarżeniom i tłumaczy, że Bitwa o Polskę to gra propagująca patriotyzm, ale z pewnością nie antyislamska. Słowo islam nie jest w niej użyte i nigdy nie było takiego zamiaru. Gra nie propaguje żadnych postaw ksenofobicznych. To tylko gra planszowa, przedstawiająca taką, a nie inną wizję przeszłości. Mam nadzieję, że nigdy się nie sprawdzi. Dlatego kontrowersyjną grafikę zmieniono. Teraz wygląda ona tak. Niemniej uczelnia odcięła się od dzieła swoich studentów, uznając ją za ich prywatną inicjatywę i skierowała sprawę do rzecznika dyscyplinarnego. Uczelnia w tym zakresie wydała oświadczenie, w którym podkreślamy, że użycie logotypu naszej uczelni oraz sformułowania, że gra jest wspierana przez uczelnię, było bezzasadne i nieuprawnione. Zdaniem socjologa Krzysztofa Prędeckiego na każdy przejaw ksenofobii czy rasizmu należy ostro reagować, ale w przypadku gry Bitwa o Polskę doszło wyraźnie do burzy w szklance wody, podsycanej internetowym hejtem. Dużo jest gier brutalnych, z przemocą, jest gra kibol na rynku, gdzie tam młody człowiek biega z maczetą po mieście, ale nikt tego nie odbiera, że pokazuje w stereotypowy sposób kibiców, którzy w większości nie biegają z nożami po mieście i nie dźgają przeciwników innego klubu. Myślę, że gry, które pokazują, jak będzie Europa wyglądać w przyszłości, mogą mieć autorzy prawo pokazywać tę Europę, w której ta święta wojna będzie i w której rzeczywiście polski patriotyzm powinien mieć znaczenie. Mimo zamieszania twórcy chcą kontynuować projekt. Planują wydać grę do końca roku dzięki internetowej zbiórce pieniędzy, zorganizować ogólnopolski zlot i oficjalną ligę graczy. Reklamę i rozgłos, choć zapewne nie takie, jakich się spodziewali, mają zapewnione już od samego początku.